Cześć, chciałbym się z Wami podzielić moją opinią na temat tabletu Manty Meet 08S. Jest to tani tablet, który zakupiłem w markecie za 149 zł. Jest to 7-calowy tablet z Androidem 4.1 z procesorem 1 GHz, pamięć 512 i generalnie ta specyfikacja za taką cenę przekonała mnie, aby kupić ten tablet. Zrobię generalnie mały teścik i mały unboxing. Generalnie wcześniej już otwierałem ten tablet, więc nie jest wszystko od nowości, ale chciałem Wam pokazać, co jest w środku i pokazać, jak ten tablet działa. W środku mamy tablet zapakowany w taki woreczek. Tablet wygląda tak. Jest zrobiony z plastiku. Z przodu mamy kamerę 0,3 megapiksela. Od nowości tablet jest pokryty taką folią, dosyć grubą, ale raczej trzeba ją zdjąć. Jeżeli ktoś chce, to musi sobie zakupić jakąś specjalną ochronną. U góry mamy wejście micro USB, wejście na ładowarkę, przycisk power. Z boku po prawej stronie mamy wejście na słuchawki i przyciski głośności. Z tyłu jest tylko wejście na kartę SD i tutaj jest głośnik 1 W. Więcej nic nie ma, żadnych wejść. Tablet generalnie jest plastikowy. Wydaje się być na pierwszy rzut solidny. Może trochę coś tam trzeszczy, ale generalnie nie jest źle. A nawet dosyć, można powiedzieć, cienki. No ale co w środku, zobaczymy później. W pudełku mamy jakąś piankową ochronkę, to nieważne. W środku mamy 100 zł na e-booki w serwisie Nextu, ale generalnie ja z tego nie skorzystam. W zestawie mamy zasilacz 5 V na 2 A. Mamy kabelek micro USB i mamy kabelek host USB, czyli możemy sobie do naszego tableta podłączyć jakiegoś pendrive'a lub dysk. Generalnie dobra rzecz. W zestawie znajduje się instrukcja, dwie naklejki manty i karta gwarancyjna, którą trzeba podbić. Nic więcej w zestawie nie było. Więc możemy przejść do systemu. Zaraz Wam pokażę, co i jak ten system działa. Zobaczymy test jakichś gier, zobaczymy jakieś PDF-y, strony. Więc zapraszam.